Okej, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek modyfikacji do Minecrafta. Przepraszam was za to. Tak, jestem chory i dlatego będziecie mieli taką króciutką modyfikację. Jako że was się przyczepiłem, to już was nie odpuszczę. Nawet jak jestem chory, to teraz nagram odcinek. Mam nadzieję, że to uszanujecie, że on nie będzie, nie chciałem dla was serię nagrać dzisiaj. Ale po prostu nie miałem jak, bo jak się obudziłem, to mój mózg wyparowywał. Wiecie, teraz dużo osób choruje. No jedyne co wam mogę pokazać, właśnie taką krótką modyfikację. Mam nadzieję, że jeżeli wam się spodoba, oczywiście łapkę zostawicie. Jeżeli nie, to napiszcie, pamiętajcie, tak jak zawsze w komentarzu, o co chodzi, dlaczego i co się wam nie podobało. No i cóż, zaczynamy od modyfikacji. Przepraszam, że za nim będę kaszlał, ale to już będzie chyba mój ostatni odcinek przez jakieś kilka dni, ponieważ nie wiem, czy wyciągnę nagrać drugi. Może mi się uda drugi. Jeżeli drugi, to będzie on krusiusieńki. No i wam pokażę, na czym polega ten mod. Więc ten mod dodaje dokładnie tak. Ten mod dodaje wam syreni ogon do Minecrafta. Może nie jest to jakieś gigantyczne, fajna rzecz, ale według mnie bardzo fajnie to wygląda. I naprawdę, jeżeli by to dało się wgrać na multiplayer, bo na razie to nie działa na multi, to po prostu by to wyglądało, zobaczcie, kozacko, zobaczcie. No masakra, z orgi też się powtarzam, ale jak człowiek jest chory, to mózg mi nie pracuje. Więc to wygląda tak. To nie jest wszystko, bo nie, że jakby to dodawało tylko to, to by nie miał sensu w ogóle ten mod. Co on jeszcze dodaje, się zapytacie. Ten mod dodaje jeszcze to, że możemy pozmieniać te oczywiście kolory i tak dalej, to wszystko możecie zmienić w konfigu modyfikacji. No i co teraz? Ok, więc teraz znajduję się na wysepce i skoczymy do wody, ponieważ ta modyfikacja właśnie zmienia przede wszystkim pływanie. A to pływanie naprawdę spoko wygląda i jakby to działało na serwerach, jak jeszcze mówiłem wcześniej, przepraszam, to by to po prostu kozacko wyglądało. Zobaczcie na to, teraz skakujemy do wody. Masakra, zobaczcie jak się fajnie pływa. Po prostu mod jest kozacki. Według mnie jest on jeden z najlepszych modów, które dodają animacje do Minecrafta. Ponieważ dzięki temu może po prostu wyglądać tak, jakbyśmy mieli prawdziwą syreną. Jeszcze w 1.7.2, ponieważ ja mam 1.6.4, żeby działały shadery, to jakoś ładnie wam wyglądało. To właśnie gdy się wybijemy i skoczymy do wody, to wygląda tak pięknie, jakbyśmy po prostu skakiwali do wody. Czekajcie, zaraz wam to może zaprezentuję, że wyskok też bardzo fajnie wygląda, ale w skoku nie ma, a w normalnej nowej wersji jest ten skok i szybciej jeszcze przy okazji pływamy, jako że jesteśmy tą syreną lub syrenem. Nie wiem jak się odmienia w sumie syren. Możecie napisać w komentarzu jak się odmienia syrena na męski syren chyba, nie mam pojęcia. Więc trzymajcie się, cześć, to było na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli się odcinek wam podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, ponieważ to bardzo motywuje, jak człowiek jest chory i widzi, że odcinek się ładnie przyjął, to naprawdę to pomaga. Dzięki raz jeszcze, że ze mną jesteście, w sumie to tak trochę dziwnie powiedziane, ponieważ jeżeli lubicie danego youtubera, to go oglądacie, tak? No i mam nadzieję, że po prostu będziecie dalej mi oglądać, nawet jak jestem chory. Spróbuję coś wam jeszcze nagrać na przyszły dzień, pamiętajcie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jak nie, to sorki, ale po prostu jestem chory. Trzymajcie się i cześć. Króciutki odcinek, ale mam nadzieję, że zwięzły, a modyfikacja nawet spoko. Strzałeczka. Oh my god.